Dzień dobry, znajdujemy się przed bocznym wejściem do budynku teatru. Najbliżej stąd na scenę. Zajrzymy dziś do garderób i za kulisy, przejdziemy również do kieszeni scenicznej oraz pod scenę. Jesteśmy w jednej z czterech małych garderób, jakimi dysponuje Centrum Kultury Teatr. To tutaj przebywają artyści podczas wizyt w teatrze. Duże garderoby przeznaczone są dla grup i zespołów. Na spacer po teatrze zaprosiliśmy Marka Murawskiego, rzemieślnika i gospodarza budynku, który zdradzi nam parę szczegółów związanych ze sceną i z całym obiektem. Dzień dobry. Nazywam się Marek Murawski. Pracuję w teatrze od 1998 roku, czyli od ubiegłego wieku. Jestem gospodarzem i rzemieślnikiem tego obiektu. I chciałbym Państwa zaprosić w miejsca, które na co dzień są niedostępne dla potencjalnego widza. Zapraszam. Znajdujemy się w tej chwili na scenie. W rękach moich jest panel sterujący urządzeniami mechanicznymi. Wcześniej były to urządzenia ręczne, tak zwana linownia. W tej chwili panel jest dotykowy, gdzie możemy ustawiać różnego rodzaju nastawy wysokości sztankiet, na których są kulisy, a także scenografia. Pokażę Państwu, jak to działa w praktyce. Mamy taki joystick, którym przesuwając do góry, naciskając przycisk, podnosimy te kulisy, te sztankety, które chcemy. Kulisy współcześnie wyznaczają plany sceniczne oraz zasłaniają techniczne zaplecze sceny. Kulisami potocznie nazywa się niewidoczną dla widzów przestrzeń po bokach sceny, z której wchodzą i wychodzą aktorzy, a także miejsce, w którym ustawia się elementy dekoracji przygotowane do wysunięcia na scenę. Zaprezentuję Państwu teraz trzy mosty oświetleniowe, na których wiszą urządzenia elektroniczne. I właśnie dzięki oto tym urządzeniom mamy tak piękną scenografię oświetloną i takie piękne efekty na koncertach.
prospekt, zwany także horyzontem. Jest to ruchomy element dekoracji umieszczony w głębi sceny, tworzący tło, niekiedy imitujący głębię perspektywiczną. Chciałbym jeszcze Państwu pokazać nasz ekran, którym dysponujemy. Jest to nowoczesny ekran, na którym możemy prowadzić projekcje tylne, gdzie nie widać projektora. Wykorzystujemy go do różnego rodzaju koncertów. Prowadzimy dyskusyjny klub filmowy. Ekran wykorzystywany jest również w nowoczesnych sztukach teatralnych, gdzie potrzebna jest scenografia nietradycyjna, a właśnie puszczana z urządzeń projekcyjnych. Chciałbym Państwu zaprezentować jedną z ważniejszych rzeczy w teatrze, na scenie, bez których nie odbył się by nie jeden spektakl. Jest to rzecz, która bardzo symbolizuje i nawiązuje do teatru. Kurtyna, którą mamy w kolorze czerwonym. Tak jak Państwo widzą, kurtynę możemy opuszczać z góry w dół lub rozciągać na boki. A teraz chciałbym zaprosić Państwa tam, gdzie jest serce główne, czyli maszynownia, specjalne silniki, którymi u góry sterowaliśmy. I pokażę Państwu, jak wygląda cały napęd wszystkich sztang. Zapraszam. Znajdujemy się w tej chwili w miejscu, które potocznie nazywamy orkiestronem. Z uwagi na to, że możemy demontować te wszystkie nogi i podesty, otwiera nam się wtedy fosa na scenie. Siada tutaj orkiestra i podczas koncertu orkiestra na żywo dla Państwa gra właśnie z tego miejsca. Teraz znajdujemy się w takim głównym magazynie scenografii, bardzo podręcznym. Nazywa się on kieszenią sceniczną, w której, tak jak Państwo widzą, również są składowane, ale już bardzo wysokie, bardzo duże elementy scenografii. Kieszeń sceniczna. Pomieszczenie znajdujące się z boku sceny, gdzie przygotowuje się dekoracje i meble sceniczne przed przedstawieniem lub w trakcie jego trwania, by łatwo było je przenieść w odpowiednim momencie na scenę. A teraz chciałbym Państwu przedstawić scenę z troszkę innej perspektywy. Wejdziemy na galerię sceny. W nadsceniu, czyli przestrzeni nad sceną, niewidocznej dla publiczności, zamontowane są urządzenia wyciągowe do wymiany dekoracji teatralnych, podnoszonych lub opuszczanych na linach stalowych i sztankietach. Tak jak Państwo widzą, jesteśmy na około
9 metrach wysokości. Widać to po perspektywie, jaka koleżanka jest z tej odległości mała. I chciałbym nadmienić, że komin sceny ma 16 metrów. Nad nami znajduje się pomieszczenie linowni. Tak jak Państwo widzą, w ażurowym suficie znajdują się rolki, po których ślizgają się linki stalowe, na których zawieszone są sztankety i mosty portalowe.